Cześć! To super, że ponownie trafiliście na mój kanał. Zajmiemy się dość ważnym prawem, dzięki któremu dowiecie się, jak zbudować swoją pierwszą w życiu tratwę, by móc udać się nią gdzieś poza horyzont zdarzeń. Pewnie niektórzy z Was potrafią już składać litery do kupy i domyślają się, że opowiem o prawie Archimedesa. Aby nie było zbyt łatwo, to tradycyjnie za pomocą techniki i pewnych przyrządów pomiarowych spróbujemy zastanowić się, z czym jest związane to prawo i od czego zależy. Myślę, że nauka przez obserwację sytuacji problemowych to najlepsza forma do zapamiętania wykładanych Wam pojęć. Tak poza tematem dodam, że dziękuję Wam za wszelkie komentarze, jakie pojawiają się na moim kanale. Pamiętajcie, że jeśli czegoś nie zrozumieliście lub chcecie o coś dopytać, to jestem do Waszej dyspozycji. Postaram odpowiedzieć się na wszelkie zadane przez Was pytania. Dzisiejsze spotkanie będzie po części powtórzeniowym, aby utrwalić zdobytą wiedzę. Przypomnijmy kilka równań, które spotkaliście na wcześniejszych zajęciach. Pierwsze równanie to wzór na siłę grawitacji. Fg równe m razy g. Literka m to masa, a g to przyspieszenie ziemskie w przybliżeniu równe 10 N na kilogram. Drugie równanie to wzór na gęstość. Zapisujemy go w postaci d równa się m dzielone przez v. M to ponownie masa, a v to objętość. Stwórzmy jeszcze tabelę, którą będziemy wypełniać w trakcie filmu. Na początek naszych doświadczeń zastanówmy się, jak wyznaczamy masę. Oczywiście do tego celu użyjemy wagi. Przy pomocy wagi odczytujemy masę każdego klocka. Ich masę w gramach podają z dokładnością do 1 grama. Dokładność wagi to 0,01 grama, więc jest dużo większa niż moje przybliżenie. Wyznaczam teraz siłę grawitacji działającą na te trzy leżące klocki z odpowiedniego równania. Aby ją policzyć, zamieniam masę z jednostki gram na kilogram, zgodnie z tabelą przedrostków. Przyspieszenie ziemskie określam w przybliżeniu na 10 N na kilogram. Sprawdźmy, czy wykonane obliczenia są poprawne i odpowiadają doświadczeniu. Wieszam więc każdy klocek na siłomierzu. Ten dla każdego z klocków wskazuje wartość około 1 N i wynik pokrywa się z przeprowadzonymi obliczeniami. Do uzyskanej wartości możemy dodać niepewność pomiarową wyznaczoną z dokładności przyrządu. W tym miejscu zachęcam do obejrzenia filmu o błędach pomiaru i zakresie pomiarowym wpływających na niepewność pomiarową. Kolejnym krokiem będzie wyznaczenie gęstości. Skoro do obliczenia gęstości potrzebujemy masy klocka i jego objętości, to musimy w jakiś sposób dowiedzieć się, jaką objętość posiadają te klocki. Jedną z metod, w sumie dość czasochłonną, jest obliczenie wymiarów klocka i wyznaczenie objętości ze wzoru na objętość. Drugą, o wiele łatwiejszą, jest skorzystanie z wody i mędzurki. Do mędzurki wlewam wodę do jakiegoś poziomu, załóżmy do 180, i odczytuję jednostkę z mędzurki. Są to mililitry. W tym miejscu warto zapamiętać, że 1 mililitr to 1 cm sześcienny. Oznacza to, że w naczyniu znajduje się 180 cm sześciennych wody. Do tej wody wkładam najmniejszy klocek i obserwuję, co się dzieje. Poziom wody podnosi się, a jest to związane z tym, że klocek wypiera pewną objętość wody. Można uznać, że ilość wypieranej wody jest równa objętości klocka. Obliczając różnicę pomiędzy górnym a dolnym poziomem wody, obliczymy objętość klocka. Wyznaczymy tą objętość dla trzech klocków, a dane wpisujemy do tabeli. Mając objętości dla trzech różnych klocków, w prosty sposób obliczymy ich gęstości. Jako że akurat mam w zanadrzu siłomierz, z ciekawości postaram się zanurzyć klocek, który przyczepiłem do tego siłomierza. Stało się coś ciekawego. Odczytywana wartość przez siłomierz jest niższa niż przed włożeniem klocka do wody. Z naszych poprzednich zajęć o sile grawitacji zdajemy sobie doskonale sprawę, że przecież siła grawitacji nie mogła się zmniejszyć, bo ani masa, ani też przyspieszenie ziemskie działające na klocek nie zmieniło się. Czyżby oznaczało to, że coś wypycha klocek do góry, skoro wartość odczytanej siły spadła? Sprawdźmy, o ile wartość zmniejszyła się. W tym celu wyznaczamy różnicę pomiędzy siłą przed i po zanurzeniu. W
Wynosi ona 12 setnych dla najmniejszego klocka i odpowiednio 36 setnych dla średniego i 62 setne dla największego klocka. Spróbujmy zabawić się teraz w detektywa i zastanowić się, dlaczego te nasze wyniki układają się w tak dziwaczny sposób. Wszystkie klocki miały jednakową masę, a tym samym siłę grawitacji. Czyli na pewno różnica sił w ostatniej kolumnie nie zależy ani od masy klocków, ani też od siły grawitacji. Spójrzmy na objętość. Im objętość klocka jest większa, tym ta różnica sił w ostatniej kolumnie jest większa. To pierwsza korelacja, na którą warto zwrócić uwagę. Popatrzmy jeszcze na gęstość klocka. Im gęstość klocka mniejsza, tym siła większa. Powiedziałem też, że siła ta musi działać przeciwnie do siły grawitacji, bo wypycha klocek do góry, obniżając tym samym odczyt siły grawitacji, jaki widzimy na siłomierzu. Skoro zanurzam klocek w wodzie, a widocznym efektem jest obniżenie siły grawitacji i podniesienie wypartej przez klocek wody, to siłę tą nazwiemy siłą wyporu. Aby lepiej ją sobie zdefiniować, postawmy obok siebie trzy identyczne mędzurki. Do dwóch z nich naleję wody, a do trzeciej rtęci. Pewnie zdajecie sobie sprawę, że rtęć jest cieczą, której gęstość jest zdecydowanie większa niż gęstość wody. Możemy więc zapisać sobie, że D1 to gęstość wody, a D2 to gęstość rtęci. Gęstość D2 jest większa niż D1. Patrząc na powierzchnię rtęci, pewnie zauważyliście jej wypukłość. Czy pamiętacie, dlaczego ona powstaje i jak się nazywa? Jeśli nie, to zapraszam do karty wyświetlonej na górze. Do tych mędzurek będę wrzucał klocki. Do dwóch pierwszych naczyń wrzucę klocki o różnych objętościach. Jeden mniejszy, a drugi większy. Do trzeciej mędzurki z rtęcią wrzucę klocek o identycznej objętości jak do drugiej. Oczywiście na każdy klocek działa siła grawitacji. Klocki o tej samej objętości i gęstości mają tą samą masę, więc i siłę grawitacji. Masa małego klocka jest niska, więc i siła grawitacji ma małą wartość. Sprawdźmy, co się stanie, gdy klocki umieszczą w cieczy. Poziom cieczy wzrósł. Mały klocek miał małą objętość, więc i wysokość słupa wypartej wody podniosła się nieznacznie w porównaniu do wody w dwóch pozostałych mędzurkach. W naczyniach po prawej poziom wzrósł jednakowo, bo objętość klocków była taka sama. Po zanurzeniu na klocki zaczęła działać siła, którą nazwaliśmy siłą wyporu. Najmniejsza jest dla małego klocka, średnia dla środkowego klocka, a największa siła wyporu jest dla tego po prawej. Oznacza to, że jeśli objętość klocków jest jednakowa, a gęstość cieczy większa, to siła wyporu też jest większa. Porównując ciecz o tej samej gęstości przy klockach o różnej objętości, wprost stwierdzimy, że im objętość zanurzonego klocka większa, tym siła wyporu na niego działająca większa. Podsumowując, siła wyporu musi zależeć od objętości zanurzonego klocka i gęstości cieczy. Tak też jest w istocie, a równanie na siłę wyporu możemy zapisać w postaci F to się równa gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie razy objętość wypartej cieczy. Oczywiście wszystko musi być podane w jednostkach podstawowych, które dla odpowiednich wielkości fizycznych zapisałem w nawiasie kwadratowym. Wykonajmy teraz pewne zadanie. Chciałbym obliczyć, ile wynosi siła wyporu działająca na klocek, który jest zanurzony, podpunkt A. Całkowicie, B. W połowie, C. W 1/4 swojej objętości. Klocek ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 150 cm na 20 dm na 3 m. Gęstość wody to 1000 kg na metr sześcienny. Zapiszmy dane i szukamy. Dla podpunktu A będziemy mieli gęstość wody, wymiary klocka i przyspieszenie ziemskie. Widzę, że aby policzyć siłę wyporu, muszę znać objętość wypartej wody. Zamieniam więc wymiary klocka na jednostkę podstawową, czyli na metry. Obliczam objętość zgodnie ze wzorem na objętość prostopadłościanu. Otrzymuję wynik w metrach sześciennych. Aby obliczyć siłę wyporu, podstawiam wartości liczbowe pod równanie i uzyskuję odpowiedź. W podpunkcie B klocek zanurzony jest w połowie, więc ilość wypieranej przez niego wody stanowi jedynie połowę objętości klocka. W takim razie obliczam objętość połowy klocka,
będzie to oczywiście objętość wypartej wody. Wartość tą wstawiam pod równanie i uzyskuję stosowny wynik. Ostatni podpunkt informuje nas, że klocek zanurzony jest w 1/4 swojej objętości. Mnożę objętość klocka przez ułamek i uzyskuję ilość wypartej wody. Wstawiam ten wynik do wzoru na siłę wyporu i otrzymuję wartość. Porównując wyniki, które obliczyłem w tych trzech punktach, śmiem stwierdzić, że im mocniej ten klocek jest zanurzony, tym więcej wypiera wody i tym większa siła wyporu na niego działa. Jest to oczywiście zgodne z przeprowadzonymi wcześniej doświadczeniami. Temat prawa Archimedesa i związanej z nim siły wyporu dokładnie poruszę w kolejnych odcinkach Fizyki od Podstaw. Po tym filmie powinniście wiedzieć, czym jest siła wyporu, od czego zależy i jak ją policzyć. Powinniście umieć przeprowadzić prosty eksperyment, który pozwoli wyznaczyć siłę wyporu. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejny.